Bajkowe Soboty w Parku Norweskim jest częścią dużego projektu. Jest to projekt finansowany z Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym projekcie bierze udział kilka wydarzeń, między innymi Bajkowe Soboty w Parku Norweskim, warsztaty mini, które są takimi maleńkimi warsztatami adresowanymi do dzieci i rodziców, a właściwie do rodziców i dzieci. Zależy tak naprawdę, który odbiorca ma większą radość z uczestnictwa. Są również Bajkowe Soboty w samej siedzibie Przystani Twórczej oraz Klub Seniora. Bajkowych Sobot w Parku Norweskim robiliśmy również diagnozę. Pytaliśmy mieszkańców, czego chcieliby od Domu Kultury, co ich zdaniem przydałoby się, jakie warsztaty, jakie sale, jakie wydarzenia najchętniej widzieliby, jeśli chodzi o przystań twórczą. I staramy się wszystko to, co zostawili, czyli każde sugestie, każde potrzeby realizować, każde, które są oczywiście w ramach naszych możliwości. Odpowiada nam taka forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, integracja rodziców z dziećmi, aktywna, fizyczna i też taniec, zabawa, słodycze dla dzieci, nagrody bardzo motywują dzieci do udziału we wszystkich konkursach. Bajkowe Soboty jest super, naprawdę super inicjatywa dla najmłodszych, jak widać dla rodziców również. Dzieciaki fantastycznie się bawią, widać, że się rozwijają i im się to podoba. Jak najwięcej takich inicjatyw, bo myślę, że to tylko z korzyścią dla najmłodszych. Rodzice mają chwilę, możliwość odetchnięcia, więc jak najbardziej jesteśmy za. Jest spoko, no i jest miła atmosfera. Ty masz coś do powiedzenia? Nie wiem.